17 listopada 2007 roku to ten dzień, a w zasadzie ten wieczór ma przejść do historii polskiego futbolu. 104-letni Gor w pole karne. No i niebezpiecznie, brawo Artur Borowicz. Z poświęceniem Smolarek czeka tam na to podanie. Jest Smolarek, Smolarek, ale wprost Steyn. Steynen był, gdzie być powinien, szkoda. To słabe uderzenie, żeby zagrozić bramce belgijskiej. Nos, odbija to bramkarz belgijski, Krzynówek, jeszcze okazja. Defurem, Vertonghen, Vertonghen, no. No, brawo Boruc. Takie wyczekiwanie przez Belgów na to, żeby dotrzeć do końca. Pierwszy Boruc, jest Smolarek, będzie okazja. Edi! Tak jak Lubejski, zagnął, poszedł, nie zawaham się. I udało się, Smolarek z daleka, Smolarek. Gerrans. I na wolne pole do Smolarka, idzie tam Smolarek, kąpany jednak ryzykownie, będzie jeszcze okazja, z daleko mocno, gdzie jest Smolarek, będzie bramka, bo zero, ale sankcja, tak trzeba, znowu Smolarek, ale jaka piękna akcja. No będzie okazja dla Ebiego na trzy, no Steyn. Teraz pewnie będzie to środkowanie w pole karne. Bąk przed pole karne, niebezpiecznie, ale obok. Groźna akcja Belgów, z boku to niebezpiecznie Gor. Brawo. Jesteśmy w finałach Mistrzostw Europy! Po raz pierwszy historycznie uniesiony w górę ręce triumfu. Norwegia-Polska, czyli lidera grupy piątej naszej reprezentacji i drużyny Norwegii, która gra mecz ostatniej szansy. Powiem schematycznie, ale perfekcyjnie grający zespół Norwegów będzie w tych momentach bardzo groźny. I uwaga, pierwsza piłka, brawo! Ładny strzał. Świerczewski na pole karny, Kryszałowicz! Czeski, atak pozycyjny Polaków, Kryszałowicz, Świerczewski, ładne zgranie, Świerczewski, będzie okazja, uderz Piotrek! Odegrał to Dorisa Dymę, będzie okazja i gol! 1-0 polskiej reprezentacji, ładna, piękna akcja i znowu MC, który teraz w radosnym tańcu. Solskiera, ostry kąt, Solskier, groźnie Solskier, brawo Adam Matysek! Biznes. I teraz, bardzo ładnie. Olis Adebe, płasko po ziemi. Teraz jeszcze okazja, Olis Adebe! Gol! 2-0! Brawo! Proszę Państwa, po tym zamieszaniu przechwyciliśmy piłkę. Polacy jeszcze utrzymują się przy piłce. Jeszcze dobrze. Raz. Wejście Tomka Iwana. Ej, broni Myrę! Znakomicie strzelał. Teraz zobaczy Waką dośrodkować. Dobre. Jest tutaj Kryszałowicz. Główka Kryszałowicza i Myrę, bro. Będzie groźnie Solskier. Strzał z daleka, brawa Adam Matysek. Który przecież potrafi strzelać bramki, może teraz wykorzysta Gałuszny! Oj, teraz będzie groźnie Keriu! Keriu do środka! Czysto tam, tylko brawo Adam Matysek! Ależ wyczerpał! Trzeba uważać. Tesem. Keriu i bramka! Niestety. No, zrobi się teraz. I wygrać to Keriu zostawił Iversen. Brawo, Jerzy Dudek! To było takie... Groźnie Solskier, jest Keriu zastanawiający się, ale blisko całej akcji sędzia. Troszkę zagubiliśmy się przez moment. Polacy, Solskier, Dudek, bramka. Za długo mógł po prostu tą piłkę opanować w polu karnym. Grać pod naszym polem karnym, nie ma spalonego, bardzo dobrze. Ostatni kwadrans się rozpoczął. Polacy, dobrze. Kalman, brawo! Jest 3-2! Brawo! Proszę Państwa, znowu otrzymy nadzieję. Piękne podanie Michała Żewłakowa. Dla Polaków, Karwan. Dolis Adebe, ten zostawił Kryszałowiczowi, teraz strzela! Tak, ale właśnie! Iversen, brawo, Jerzy Dudek, ale jeszcze nie koniec, jeszcze się z tobą podnieś! 29 minuta drugiej połowy, 2-2, Dudek. W meczu Solskier niebezpiecznie przepuszcza, jest Iversen, jest! Proszę Państwa, a więc znakomicie, dramatycznie, ale rewelacyjnie! Wygraliśmy mecz na Ulewal Stadion po przepięknej walce, pełnej wszystkiego, jeśli chodzi o futbol, jego kwintesencję i sens kibicowania tej dyscyplinie. Dobry wieczór Państwu. Arena Narodowa Bukareszt, 11 dzień listopada 2016 roku. Trzech Rumunów, Lewandowski i Kirikesz. Nie popełnił błędu Toszka, jeszcze Grosicki to kończy strzał. Błaszczykowski zaczeka na Piszka, jeszcze przyłożył do lewej nogi Błaszczykowski. Gubią ci środkowi obrońcy reprezentacji Rumunii. Lewandowski czekał tam na podanie. Zieliński w ostatnim... Czasem Jędrzejczyk przyklejony tam bardzo dobrze do popy. Grosicki, indywidualna akcja! Grosicki! Tak! Grosik!
włączył swoje turbo. To jest właśnie cały turbo Grosik i już wielokrotnie mówiłem, że to jest człowiek. Lewandowski przepuścił świetnie, Zieliński, Błaszczykowski, Tataruszanu. Jest Kipciu, jest Stankuk, ależ dobra wrzutka Fabiańca. A wolne pole, Andone, Fabiański. Lewandowski obok bramki Tataruszanu. I jeszcze strzał z dystansu, ależ... Oj, oj, oj! Poleciała jakaś raca, petarda. Lewandowski. Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski! Tak, tak, tak! Robert! Jest 2-0! Jest 2-0 dla Polski, 41. Lewandowski, Lewandowski! Czarny! Ruszył Robert! Lewandowski, tak, tak, tak! To już jest 3-0! Ważne. Jeszcze Marin. Brawo Łuka. Brawo drużyna. Brawo Polacy. Brawo Nawałka. My bez szans za to walce o odzyskanie choćby odrobiny zaufania kibiców do biało-czerwonych synówek. Olisadebe. Olisadebe! No! Ładny początek. Bardzo ładny początek. Doświadczowanie. Olisadebe. Przed pole karne do Kucharskiego, Kucharskia! Tu ładne rozegranie Żurawski lewą stroną. Ma tam Szynówka na polu karnym. Kucharski! Filma! Ale to odpowiedź Polaków! Akcja rozegrana w fantastycznym tempie. Bardzo dokładnie. O'Brien. Tak, to jest okazja do tego, żeby prowadzić 3-0. Bardzo. Ładnie minął Kryształowicz, Czekolis, ADB, jest Żurawski, a będzie nie! Nie! Nie ma jeszcze, ale teraz może! On smutno odbiła się piłka, a była tam... Będzie tam rzucał na pole karne, Jacek zaatakowany tam przez O'Briena. Szczególnie w pierwszym meczu. Nie! 3-0! Brawo! Marcin Ciechłakow! Fantastyczne doświadczenie Koźmińskie. No i teraz uwaga, szans Amerykanów. Żurawski, ma tam Rzechłakowa, a szybszy Friedel ratuje Amerykanów. Teraz niebezpiecznie, będzie bramka, broni bardzo Majdan, jeszcze Amerykanie, jeszcze nie koniec. Ach, mieliśmy dużo szczęścia. Moment zagapienia, moment dekoncentracji i Matis mógł strzelić gola ważnego za Amerykanów. Niekryty, do niego właśnie zagranie Matis. Bek poszedł tam Koźmiński, ładnie ściągnął. Jest Kryształowicz, strzelaj, do tego czekał. Żurawski, Friedel już raz obronił i broni drugi raz w tym turnieju. Dlaczego zmarnowaliśmy tę szansę? I teraz bramka dla Amerykanów, a strzelcem Donovan. Nie zdążyliśmy wrócić. Koniec. A więc na pewno spóźniony finisz biało-czerwony. Radość przez łzy, tak można powiedzieć, bo żegnamy się wygrywając, żegnamy się strzelając bramki. Przypomnę, dziś zdobywali je Olisadebe, Kryształowicz, a także Żewłakow. To jest dziś najważniejsze. Żegnamy Kubę Błaszczykowskiego, legendę reprezentacji Polski. Kuba zagra dzisiaj po raz 109 i po raz ostatni w biało-czerwonych barwach. Jozłaki miś i to było dobre rozwiązanie. Trzymał gdzieś ta piłka w nisku. Przy piłce, właśnie tak jak teraz Piotrek Zieliński się więcej utrzymać. Chyba Kamiński był na spalonym, ale mimo wszystko ta akcja puszczona i broni Ter Stegen. Jeszcze! Uwaga, Haberce i dobra interwencja Wojciecha Szczęsny. To jest teraz ten moment, bo to jest 16 minuta i to jest pożegnanie. Pożegnanie Kuby Błaszczykowskiego. W jego miejsce wejdzie Michał Skóraś, który też tę chwilę zapamięta na całe życie. Kubie łzy leją się z oczu. Trudno się dziwić, fantastyczna kariera, jak wspominaliśmy, 109 meczów w reprezentacji, 21 bramek. Wielkie, wielkie słowa podziękowania za każdy ten mecz, za każdą chwilę, którą przeżywaliśmy. Dzięki Kubie były chwile wspaniałe, były i smutne, bo z takich również składa się piłkarska kariera. Teraz nadszedł moment pożegnania. Kuba będzie w świecie piłki. Na pewno przy piłce w stawach będzie kredo środkowy Szymański. Kiwior, gol! Jakub Kiwior! Brudno po 30 minutach spotkania. Polska obejmuje prowadzenie w meczu z Niemcami.
Kerer! Prezencik ślubny w postaci bramki. Havertz! Ach, tutaj mieliśmy szczęście. Pomagał Kędziora szczęstem. Bereszyński za wysoko dla Lewandowskiego, ale jeszcze... ...w tejże swojej historii. Rüdiger zagranie do Havertza. Havertz opanowuje piłkę, ale teraz musiał interweniować. Rüdiger, uwaga, broni szczęste. O, Wolfram rozkłada ręce, twierdząc, że piłka była... ...zagranie na Havertza, ale znowu Wirtza, Wirtz. Havertz przełożył piłkę na lewą nogę, złapał piłkę Wojciech i jeszcze raz szczęsny, jeszcze jeden rzut rożny. I miś na Rüdigera, Rüdiger zgranie, ciał, kapitalnie szczęsny. Bez dwóch zdań. Wylądowała bramce, Brandt, dobrze, że nie było faulu, a za koniec, spotkania, tak jak 9 lat temu. Pokonujemy Niemców, wtedy 2-0 za kadencji Adama Nawałki, teraz Fernando Santos, on po raz pierwszy w karierze odczuwa radość ze zwycięstwa nad Niemcami.